Tak się zastanawiałem, kiedy brat Wojciech modlił się o te nasze maluszki tutaj, to tak się zastanawiałem, czy czytał moje notatki. Bo pewne myśli, pewne rzeczy w tej modlitwie są związane z tym właśnie, o czym wspominał. I myślę, że uchwycicie to, co mam na myśli. Kiedy otworzymy Ewangelię Jana, 6 rozdział, chciałbym przeczytać ten fragment Bożego Słowa, który mówi o cudownym nakarmieniu. I chciałbym pewne myśli, które zrodziły się w moim sercu i wierzę, że Pan chce jakby czynić nam dzisiaj też takie konkretne wyzwanie dla nas, a też i dla tych młodych ludzi, którzy tutaj są, dla naszych nastolatków, abyśmy coś z tym Słowem zrobili. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego. 6 rozdział Ewangelii Jana od 1 wiersza, czyli Tyberiackiego. A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił wtedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A była blisko Pascha, święto żydowskie. A Jezus, podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi, doń rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest na tak wielu? Rzekł Jezus: każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym, podobnie z ryb, tyle ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami, pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Moi drodzy, my zdajemy sobie sprawę, mam nadzieję, że zdajemy sobie sprawę, że każdy z nas potrzebuje ciągłego odświeżenia w swoim duchowym życiu. Nasz umysł potrzebuje odświeżenia, nasz wewnętrzny człowiek potrzebuje takiego odświeżenia i podnoszenia. I Bóg dał nam coś takiego i dał nam pewne rzeczy, pewne środki do tego, abyśmy tego doświadczali. Pamiętacie, kiedy Jezus przepasuje się, bierze miskę z wodą i chce umyć nogi swoim uczniom. On chce dokonać odświeżenia dla nich. Bo przecież byli zmęczeni, byli strudzeni całym dniem, ich nogi były spocone, brudne, ich ciało, i ta woda świeża miała sprawić nie tylko oczyszczenie, ale takie odświeżenie. Potrzebujecie odświeżenia w swoim duchowym życiu, moi drodzy? Myślę, że jesteśmy tak czasami zmęczeni różnymi rzeczami w naszym życiu. Jesteśmy tak zmęczeni tą codziennością, często przepracowani, zajęci różnymi pracami, do tego dochodzą różne zmartwienia i troski. A także, będąc Bożymi dziećmi, coś robiąc, doświadczamy różnego rodzaju ataków na nasze życie, na nasz umysł, że wręcz wołamy czasami, krzyczymy: Boże, daj mi odświeżenie, pomóż mi, odnów mnie, odśwież mnie tam od środka. I wtedy Jezus brał tą wodę. Ja myślę, że to było niesamowitym błogosławieństwem, kiedy oni mogli te spracowane, spocone, gorące nogi i ciało, kiedy on wkładał do tej miski z wodą, on odczuwał ogromną ulgę. Jestem przekonany, że tak było. Była ogromna ulga, ale ten, który to robił, to nie był inny apostoł, to nie był ktoś tam zwykły, to był sam mistrz, Pan Jezus, który uniżył się, kucnął, czy przyklęknął, wziął i obmywał te nogi i wziął ręcznik, ten fartuch i oni byli zażenowani. Tacy mówią, może skrępowani, mówią: Panie. Zresztą Piotr, pamiętacie, co mówi? Panie, nie ja. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz czysty. I
Wtedy Jezus coś powiedział bardzo ważnego. Wy już jesteście czyści dla słów, które do was powiedziałem. A więc Bóg daje nam takie źródła odświeżenia, odnowienia w naszym duchu, dla naszego umysłu, dla naszego życia. Tylko czy my chcemy wziąć tą misę z wodą Bożego Słowa, takiej krystalicznej, zimnej wody, która nas odświeży? A więc kiedy bierzesz słowo, to pozwalasz, żeby to odświeżenie przyszło do twojego życia. To często odnowienie w twoim myśleniu. Inną rzeczą jest społeczność. Moi drodzy, jeszcze wrócę do kwestii słowa. Kiedy rano się budzisz, czy w ciągu dnia bierzesz słowo, myślę, że doświadczacie tego, kiedy czytasz słowo, to słowo jakby sprawia to odświeżenie. Takie mówisz, o, nareszcie jakoś tak te moje myśli były różne, ale teraz jakoś jest inaczej. Mogę na nowo wrócić do właściwego sposobu myślenia. I tak samo jest społeczność. Kiedy jesteśmy razem, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, nawet kiedy może się nie odzywasz, ale Boża obecność, Pan jest tam, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w Jego imieniu, to powoduje odświeżenie. Bóg daje nam odświeżenie. I oto teraz mamy słowo. Oto teraz mamy słowo z Ewangelii Jana. Ja wierzę, że to słowo jest tym słowem, którym Pan chce odświeżyć nas, zachęcić nas, podnieść nas. Tak przynajmniej to rozumiem. Ja nie chciałbym głosić jakby słowa dla słowa, jakieś sztuki dla sztuki, ale Bóg posyła słowo w jakimś konkretnym celu, pamiętacie? Izajasz o tym mówi, że słowo moje nie wróci się do mnie puste, ale czyni to, na co je posłałem. Oczywiście, że my mamy tą świadomość, że Pan może nas bombardować swoim słowem, a my możemy postawić taką tarczę przed Jego słowem i nie reagować. Ale wtedy poniesiemy porażkę. Wtedy nie możemy być odnalezieni w prawdzie. Wtedy będziemy w ciemności. A więc z jednej strony Bóg posyła słowo, z drugiej strony Bóg oczekuje, że ty i ja otworzymy nasze serca na oścież i pozwolimy temu słowu, temu mieczowi słowa, temu młotowi kruszącemu skałę przenikać nas. I modlę się, abym nie przyzwyczajał się do Jego słowa. Modlę się, abyśmy doświadczali, ja osobiście i każdy z nas, to co pisze autor listu do Hebrajczyków 4:12, że słowo Pana jest jak miecz obosieczny, rozsądzający myśli, zamiary serca, wystawiający na światło najskrytsze nasze motywacje i myśli. I o to Bogu chodzi, bo tylko wtedy przyjdzie odświeżenie, kiedy ty i ja zostaniemy ujawnieni w Jego oczach i sami przed sobą, abyśmy mogli zobaczyć miejsce, w którym jestem, bo wtedy będę wołał szczerze do Boga, bo wtedy będę chciał przemiany mojego życia, bo wtedy to słowo, które nie pobłaża, to słowo przenika i pokazuje mi świętość Boga, pokazuje mi dobroć Boga, pokazuje mi to, co On mocen jest uczynić dla mnie. Pan posyła słowo, aby wykonało swoją pracę. I oto Jezus dał nam to słowo. I oto czytaliśmy w tym słowie, że ten cud znamy na pamięć. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj odebrali słowo od Pana. Słowo dla swojego życia. I abyśmy spożytkowali to słowo dla swojej korzyści. Oto jeden z tych siedmiu cudów, znaków, które ma świadczyć, że Jezus jest Synem Boga żywego. Który ma przekonać nas, żebyśmy uwierzyli, czyli zaufali Jemu i przez wiarę w Niego odebrali życie wieczne. To jest cel. Po to Ewangelię, po to Pismo zostało między innymi nam napisane, aby też nas pouczyć, poinstruować, jak mamy żyć tak, aby nasze życie obfitowało w Jego błogosławieństwo. I w tej Ewangelii, ja mówię tak, prosty rybak, jakim był Jan. Prosty człowiek, jakim był Jan. Ale Ewangelia, którą napisał, jest chyba najbardziej głęboką teologiczną i duchową Ewangelią. To on tam wyraźnie mówi, że on, Jezus, jest nie tylko Synem Bożym, ale wyraźnie mówi, on czyni się równym Bogu. On jest równym Bogu. On jest Bogiem, tym, który przyjął ciało, wcielonym Bogiem.
aby nas ratować, aby nas zbawić. Uniżył się tak bardzo, że właściwie kiedy ludzie na niego patrzyli, widzieli w nim sługę, widzieli w nim dosłownie niewolnika. Odłożył swoją wolę, aby wykonać całkowicie wolę Ojca. Takim jest nasz Pan i Zbawiciel. Po co? Biblia nam maluje i przedstawia nie fikcję, rzeczywistość. On takim jest, on takim był, abyśmy mogli Go naśladować, abyśmy mogli iść za Nim. Tak więc on takim jest. Jan o tym pisze. I on dokonuje rzeczy niezwykłych, aby ludzie mogli w niego uwierzyć. On tam wręcz mówi niesamowite słowa, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Co to znaczy? To znaczy nic innego, jestem Bogiem, bo inaczej musiałby być za to ukamionowany. Aby wszyscy czcili, a Stary Testament mówi, że Bóg swojej chwały nie odda nikomu. To świadczy o Jego bóstwie, to świadczy o tym, kim On jest. Ale On także mówi, że nikt nie może do Niego przyjść. Właściwie nikt nie może do Ojca przyjść, jak tylko przez Niego. On mówi, nie ma innej drogi, nie ma innej bramy, nie ma innej możliwości. Słuchajcie, coraz więcej dzisiaj na świecie będzie się mówiło, że jest zbawienie poza Chrystusem. Że inni też mogą być w inny sposób zbawieni. Ja nie wiem, jak Bóg rozwiąże pewne kwestie, ale wiem, że On w swojej dobroci, mądrości i miłości wie. Człowiek jest zbawiony tylko w jeden sposób, poprzez jedną ofiarę, przez jedną osobę, którą jest Pan Jezus Chrystus. Amen. Tylko w ten sposób mówi, ja jestem drzwiami. Nikt do Ojca nie przychodzi, jak tylko przeze mnie. Nie ma innej możliwości. Wiecie, do tej owczarni, o której mówił Jezus, którą budował pasterz tam gdzieś na tych pustkowiach, pustyniach, on okalał ją takimi cierniami, które miały wewnątrz chronić owca, a z zewnątrz powstrzymywać groźne zwierzęta. On się kładł w przejściu, które było wolne od tych cierni. Pasterz kładł się w przejściu, aby z własnym ciałem chronić owce, aby też własnym ciałem stanąć do walki z tym, który miałby zaatakować owczarnię. Takim jest nasz Pan. Takim jest nasz mistrz, który oddaje życie za nas, który walczy za nas, który dokonał zwycięstwa dla nas. Mówi, nikt nie może do mnie przyjść. Ja jestem drzwiami, nie możesz mnie ominąć. Albo przyjdziesz do mnie, albo się uniżysz przede mną, albo mnie uznasz jako swojego Pana i Zbawiciela, albo nie ma dla ciebie ratunku. Jan to pisze. I między innymi pisze o tym cudzie. Ludzie szli za nim. Wiecie, to nie była grupka ludzi. Ewangelista i wszyscy ewangeliści opisujący to wydarzenie mówią, że szło za nim 5000 samych mężczyzn. Czyli dzieci tam były? Żony tam były, kobiety tam były. Ja myślę, że tak często Biblia wspomina tylko mężczyzn, nie mówiąc nic o kobietach, ale takie były czasy. Czyli mogło tam być 20 tysięcy ludzi. Potężny tłum, który szedł za Jezusem. Tam jest napisane, aby Go słuchać, bo też widzieli cuda, których dokonywał. Wiecie, nie zawsze ludzie idą właściwie za Jezusem. Dopóki widzą korzyść, decydują się iść. A kiedy Bóg coś nie zrobi po ich myśli, to się na Boga obrażają i od Niego odwracają. Później po tym cudzie wiecie, co jest napisane? Że szli za Nim, bo najedli się chleba. Nie szli za Nim, bo rozpoznali w Nim Zbawiciela, Mesjasza, tego, który ich umiłował i oddaje życie za nich, bo najedli się chleba. Tam szli za Nim, bo widzieli cuda. I kiedy te 20 tysięcy tam było zebranych, a musiały tam być dzieci i kobiety, bo tam jest ten chłopczyk, który ma te 5 chlebów i 2 rybki. I oni słuchają. Ja chciałbym pozytywnie na to spojrzeć. Oni są pod wrażeniem nauczania Jezusa. Tylko, kochani, możemy być pod wrażeniem, ale ciągle nie korzystać z tego, co On do nas mówi. Wrażenie mija, emocje mijają, pewne rzeczy mijają, a Bóg czasami mówi, po prostu musisz iść.
dalej. Jak wrażenia minęły, jak minęła euforia, jak pewne emocje minęły, bo jesteś poddany pewnej próbie, aby wiara twoja nie była oparta o emocje, ale oparta o słowo i o wierność Boga. Nie działajmy w ten sposób. Niech Jego Słowo z całą mocą i siłą przemawia do nas. Pozwólmy, aby to Słowo burzyło to, co jest złe, niewłaściwe w naszym myśleniu, w naszej postawie, w naszym zachowaniu, aby to zostało wycięte przez Jego Słowo, usunięte poprzez nasze opamiętanie, a też aby powstawały rzeczy Boże wewnątrz nas. Ten właściwy sposób. A więc ludzie tam byli, ludzie tam słuchali, ludzie, Jezus wielu w ciągu tego dnia ludzi uzdrowił, oni to widzieli. A później Słowo Boże mówi, że Jezus coś dostrzegł, że to mnie się podoba. Jezus mówi wyraźnie, nie mają co jeść. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli pierwszą bardzo ważną prawdę. Bóg widzi nasze potrzeby. Każdego z nas. Czasami mówimy, Bóg mógłby się pośpieszyć, mógłby coś zrobić szybciej, ale jedno jestem pewny, że Pan widzi potrzeby. Mówi, skąd weźmiemy chleba? On nie tylko widzi te duchowe rzeczy, ale wie, że każdy z nas musi coś mieć do garnka włożyć. Każdy z nas potrzebuje tego codziennego chleba. Zresztą, kiedy uczył modlitwy, mówi, módlcie się, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. On nie jest daleki, każdy z nas o tym wie, nie jest daleki od naszych codziennych potrzeb. Jezus zobaczył potrzebę. Kochani, ja jestem przekonany, że cuda Boże dokonują się i moc Boża zaczyna się objawiać, kiedy zaczynamy widzieć potrzeby. Kiedy zaczynamy widzieć nie swoje tylko potrzeby, potrzeby innych ludzi. Jezus nie widział swojej potrzeby. Potrzeby nawet apostołów, mówi, ten lud potrzebuje chleba. Oni nie mają co jeść. I tutaj różnie reagują uczniowie. Filip mówi, 200 denarów nie starczy. Może tyle mieli akurat w kasie. Mówi, 200 denarów nie starczy. Mówią, może lepiej rozpuścić tych ludzi, niech sobie tak, no wyobraźcie sobie, 20 tysięcy ludzi, jak tam były wioski, nie wiem, po ile te wioski mogły mieć, po 1000, może po parę set, i teraz taka masa ludzi idzie i szuka jedzenia. Jezus mówi, nie, wy dajcie im jeść. Chcę dzisiaj mówić o tym, że Bóg bierze małe rzeczy, aby dokonywać wielkich. Bóg bierze małe rzeczy, aby dokonywać wielkich. A więc On widzi potrzeby. Kiedy patrzę wokół nas, kiedy patrzymy wokół nas, widzimy mnóstwo potrzeb. Ja wiem, moi drodzy, że ludzie różnie reagują na to, co Bóg chce im oferować. Ale to nie zwalnia nas od tego, że powinniśmy widzieć potrzeby, te duchowe potrzeby, tą potrzebę zbawienia ludzi. I drugą rzecz, Bóg rozgląda się na to, co jest małe, co jest niepozorne, co jest słabe, aby dokonać wielkich rzeczy. Właśnie ta historia nam o tym mówi. W końcu Andrzej mówi tak, no jest tutaj chłopiec. Ja myślę, że tam gdzieś w jego sercu była taka troszkę nadziei, taka iskierka. Mówią, Panie, jest taki chłopiec. Ty jesteś tym, kim jesteś. Widzieliśmy wielkie rzeczy. Może coś z tym zrobisz. Może coś się uda. Tak sobie próbuję to wyobrazić, co mógł myśleć Andrzej. Jest tutaj chłopiec. Moi drodzy, wielu chrześcijan nie jest gotowych oddać Panu to, co mają. Kiedy Jezus wziął od tego chłopczyka te 5 chlebków i 2 rybki, i my wiemy, że to nie były takie bocheny, jak u nas się sprzedaje w sklepach, 2-kilowe, 1,5 kilo, czy nawet kilo. To były placuszki.
To były dwie rybki i właściwie moglibyśmy powiedzieć, że no w ogóle śmieszne. I Jezus chce wziąć to. Zwróćcie uwagę, jestem przekonany, że Jezus nie wydarł tego temu dziecku. Nie kazał uczniom, weźcie to od niego. Nie, on zapytał. Ja sądzę, jestem głęboko przekonany, bo Bóg zawsze tak robi, taki jest jego charakter. Czy pozwolisz mi? Tak jak pyta, czy pozwolisz mi wejść do swojego życia? Czy pozwolisz mi wejść i zbawić ciebie, abym to całe zamieszanie, to wszystko, co jest w twoim życiu, doprowadził do porządku? Tylko wtedy wejdzie. Kiedy jest poproszony, jestem przekonany, że Jezus zapytał, czy jesteś gotów mi dać? Może ktoś pomyśli, no chłopczyk w tym momencie tak pomyślał, szkoda, że wcześniej tego nie zjadłem. Tragedia teraz, ani ja nie zjem, ani... Nie wiem. W każdym razie jedno możemy powiedzieć, że tu nie ma żadnej dyskusji. To dziecko oddaje, myślę, właśnie z radością. To, co ma, oddaje Jezusowi te 5 chlebków i 2 rybki. I wtedy dokonuje się cud. My czasami mówimy Bogu, Boże, ja nie mam. Ja nie mam. Ja nie mam czasu, ja nie mam możliwości dawać dziesięciny, ja nie mam na ofiary, ja nie mam na to. Widzisz, Boże, to co jest, to jak jeszcze z tego coś odejmę, to już w ogóle... Ale nie będziesz oglądał cudów, nie będziesz oglądał zaopatrzenia, nie będziesz oglądał, jak Bóg bierze to, co małe i twoją wiarę i to, co małe z twoich rąk i zaczyna to pomnażać. Pamiętam, jak jedna siostra ze zboru ustrońskiego, starsza, mi opowiadała, pastorze, odkąd zaczęłam dawać, ja nie wiem, skąd zaczęło przychodzić błogosławieństwo, aby mogła dawać dalej jeszcze więcej. Ja nie wiem, skąd to się brało. A więc weź i daj to, co jest małe w twoich oczach, co wydaje ci się, że jest nic w twoich oczach, co wydaje się, że tylko huchnąć i tego nie ma, ale bądź wierny i zacznij dawać, tak jak Bóg oczekuje, swój czas, swoje zaangażowanie, swoje środki finansowe, abyś mógł być odnawiany, odświeżany, abyś doświadczył Boga mocy w swoim życiu. Niektórzy mówią, ależ pastorze, ja nic nie mam. Ja nie jestem uzdolniony jak ten czy tamta. Ja nie potrafię tego czy tamtego. O, gdybym był taki jak on. A Bóg mówi, ja nie chcę mieć dwóch takich jak on. Stworzyłem ciebie takim, jakim jesteś, abyś wyrażał moją chwałę. I przez to, kim jesteś, może ci się wydawać, że jesteś nikim w swoich oczach, ale ja chcę się uwielbić. Ja chcę wywyższyć swoje imię i chcę dokonywać wielkich rzeczy w twoim życiu i przez twoje życie. To jest to, co mówił Pan Jezus o tym jednym talencie. Pamiętacie? 1, 2 i 5. I on zakopał ten talent, bo on mówił, to nie jest wystarczająco, nie jestem zbyt uzdolniony, nie mam takich możliwości, ale porażka była ogromna. Odpowiedzialność jest ogromna. Moi drodzy, małe dziecię, Samuel, kiedy tak rozmyślałem nad tym słowem w tygodniu, przyszedł do mojego serca Samuel. Bo wierzę, tak jak brat Wojciech się modlił, Bóg używa nie tylko dorosłych, używa dzieci, używa nastolatków. Właściwie to jest niesamowite, ale wielu nastolatków zostało powołanych i opisani są w Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie, przez których Bóg dokonywał niesamowite rzeczy, powołani jako nastolatkowie, którzy wiernie chodzili później z Bogiem, ale kiedy doszli do wieku dojrzałości, mogli eksplodować, dlatego że zachowali wierność i czystość. Bóg mógł ich używać. Mały Samuel otrzymuje słowo od Boga w nocy. Kiedy ma 4-5 lat, odstawiony od piersi, tak myślę, to mógł być ten czas, zostaje oddany Heliemu, aby usługiwał w przybytku. I zwróćcie uwagę, jest niesamowita rzecz. Heli przestaje słyszeć Boga,
ale to dziecię zaczyna słyszeć Boga. Tam jest użyte w naszym tłumaczeniu pachole Samuel, czyli to świadczyło, że to jeszcze było dziecko. To jeszcze nie był dojrzały człowiek. To jeszcze nie, można było powiedzieć, mężczyzna. Pachole. I kiedy śpi, Bóg do niego słyszalnym głosem przemawia: Samuelu, Samuelu. I tak dzieje się po trzykroć, aż Heli mu uświadamia, to Bóg mówi: odpowiedz, Panie, Twój sługa słucha. I wtedy usłyszał poselstwo. Ciężkie poselstwo. Trudne poselstwo dla Helego, ale ono było tylko potwierdzeniem tego, co już wcześniej prorok powiedział do Helego. Ale jednak trudne. Kiedy Dawid miał 16 lat, zostaje powołany i namaszczony. Chociaż był lekceważony i niezauważany w swoim rodzinnym domu. Bóg go powołał od owiec. Ja mówię tak, jeśli młody człowiek, młodzi ludzie są wierni w swoich domach, posłuszni swoim rodzicom, robią rzetelnie w swoich domach to, co jest ich obowiązkiem, to, o co proszą tata i mama, to, co współpracują, są gotowi na poświęcenia, to stają się dobrym materiałem, aby być sługami i służebnicami Pana. Amen? On rzetelnie służył, on miał mieć pretensje do ojca. Że ojciec go tak zawsze na jakoś ostatniego traktuje. Ale Dawid, mając 16 lat, umiłował Boga ponad wszystko. I był gotów miłować swój dom, swoich rodziców, swoich braci i robić najlepiej, jak potrafi, to, co robi. I Bóg to widział. I Bóg go powołał. I tego młodego chłopca, tak jak małego Samuela wziął. Podobnie było z Józefem. Też miał około 14 lat, kiedy został sprzedany. 14-16 lat. Piękne sny i wizje od Boga. Ale dziecko, nastolatek. Wiecie, burza hormonów. Wiele myśli o życiu. Co robić, czego nie robić, czy warto. Czy ten ojciec mówiący o Bogu, warto go słuchać, czy nie. Czy to, co mama mówiła, warto, czy nie? Nie. On, znowu widzimy, że jego serce lgnie do Boga. Chyba jest to jedna z tych nielicznych postaci, która mogła naprawdę obrazić się na Boga. Zdradzony, sprzedany, potraktowany jak niewolnik, fałszywie oskarżony, trafił w więzieniu. Tylko wiecie, co jest ciekawego? Pomimo tak młodego wieku, niesamowita dojrzałość tego chłopaka. On ciągle idzie dalej do przodu z Bogiem. Nic nie jest w stanie go zniechęcić w stosunku do Boga. Ani te fałszywe oskarżenia, ani chociaż on ma ból. On to przeżywa, on nie jest bez emocji, bo pamiętacie, kiedy już jest rządzi w Egipcie, to nadaje imiona swoim synom i pierwszemu nadał imię Manases, co oznaczyło: Bóg pozwolił mi zapomnieć. Czyli ten ból był cały czas w nim, ale pomimo wszystko on nie obraził się na Boga, on idzie w stronę i z Bogiem. Bóg bierze to, co małe, aby dokonać wielkich rzeczy. Jeżeli w tym, co małe i w tym młodym wieku jesteśmy wierni Bogu, jesteśmy posłuszni, powiem wyraźnie, jesteśmy, dzieci są posłuszne rodzicom, respektują słowo Pana, szanują swoich rodziców. Bóg to widzi i Bóg to nagrodzi we właściwym czasie, kochani. Nawet jeżeli by ci się wydawało, że coś niesprawiedliwego cię spotkało ze strony rodziców, nie masz wymówki. Nie masz wymówki, bo Bóg będzie patrzył na twoją wierność, na moją wierność, na nasze oddanie. A co z Marią, matką Pana Jezusa, kiedy miała w granicach 16 lat, zaręczona i anioł do niej mówi? Ona mówi: jestem gotowa. Wiecie, to było wziąć jakby świadome zgodzenie się na to, no będzie skandal. Wszyscy ocenią to jak mogą ocenić. Nie będą myśleć, że tutaj stało się coś cudownego. Będzie skandal.
ale była gotowa stracić życie. Oto Bóg, Pan nasz, widzi potrzebę. Bierze te 5 chlebów. Nic tak naprawdę. Moi drodzy, dalej jest napisane, możemy zobaczyć, że apostoł Paweł o sobie podobnie mówił. Kiedy jestem słaby, pamiętacie? Wtedy jestem, bo moc czy łaska Pana, ta łaska to oznacza też moc Pana, która działa przeze mnie, objawia się, kiedy jestem słaby, w moich słabościach. Więc mamy Boga, który będzie używał nas, kiedy czujemy się słabi, niemocni, niezdolni. Bo to słowo asteneia, które tam jest użyte, oznacza słabego, niemocnego, a nawet chorego. I normalnie używane jest bardzo często na oznaczenie choroby. Ale słaby, niemocny, czasami czujemy się słabi, niemocni, a czasami wręcz choroba stoi nam na drodze. Ale Bóg bierze to, co słabe, i czyni wielkie rzeczy. I ma moc dokonać wielkich rzeczy w naszym życiu. Tam jest taka ciekawa rzecz. Jezus bierze to i inni ewangeliści mówią, że błogosławi i łamie ten chleb. Tak sobie pomyślałem, Boże, kiedy daję swoje życie Tobie, Ty czasami albo bardzo często musisz mnie łamać, abym był gotowy do tego, żeby inni mogli jeść błogosławieństwo z mojego życia. Muszę być złamany i dobrze jest, kiedy to Pan łamie nas i pozwalamy Mu na to, żeby On łamał nas w swoich rękach. Czy Jezus nie mógł dokonać cudu, powiedzieć tak do tego chłopczyka, daj mi chlebek, jedną rybkę. Był w stanie z tego zrobić to, co zrobił? Jestem przekonany. Właściwie mógłby zrobić wszystko z niczego, bo taki jest. On z niczego stworzył świat. Nie potrzebował nic. Ale zwróćcie uwagę, kiedy już stworzył świat, kiedy my jesteśmy, On chce uczynić nas swoimi współpracownikami, sługami. Chce współdziałać z nami. I mówi do tego chłopczyka, daj to, co masz, wszystko. Oddaj wszystko. Kiedy ten chłopczyk dał wszystko, wtedy przyszedł cud. Kiedy Paweł pisze list do Koryntian, pamiętacie, ten pierwszy mówi, nie ma pośród was mądrych, bogatych, ale to, co słabe wybrał Bóg, to, co jest niczym, aby zawstydzić to, co mocne i to, co jest czymś. A więc, kiedy patrzysz na siebie, mówisz, Boże, nie jestem taki, nie mam tego i tamtego, to właśnie takich wybrał Bóg, aby to, co jest, wydaje się komuś w jego oczach, jest kimś, aby go zawstydzić, aby zobaczył, że tak naprawdę Bóg jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa i mocy, a nie człowiek. Bo tam jest zakończone, aby wszyscy chlubili się Panem, a nie w sobie. Aby zawstydzić to, co mocne. Dlatego jest napisane, składajcie ciała swoje, czyli samych siebie, na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być nie duchowa. Tam jest rozumowa służba wasza Bogu. Tam ktoś to za bardzo może próbował uduchowić. Tam jest słowo logikeń, rozumowa, logiczna. A więc inaczej mówiąc, nie patrz na jakieś nie wiadomo co. Bądź posłuszny temu, co Bóg mówi. Oddaj siebie. I to nie w dwóch częściach, nie jeden chlebek, a coś zostawisz. Nie. Tam jest wyraźnie, Paweł pisze list do Rzymian 12:1-2, mówi, składajcie ciała swoje na ofiarę. To jest ta obraz ofiary całopalnej, gdzie całe zwierzę było zabijane i składane na tym miedzianym ołtarzu, podpalane i całe spalane dla chwały Bożej. To Bóg mówi do nas. Bądź gotów, oddaj Mu wszystko. Ale też mówi, że ta ofiara ma być żywa. Ma być święta, ma być miła. Bo jesteśmy ożywieni przez Boga, Jego mocą, Jego zmartwychwstałym życiem, przez wiarę w Niego. Byliśmy umarli, teraz żyjemy. A więc jako żywa ofiara,
jako święta, którzy świadomie oddzielamy się od tego, co brudne i nieczyste, abyśmy byli miłą wonią Panu. Dlatego Jezus mówi, kto straci życie dla mnie i dla Ewangelii, ten je znajdzie. Ten je znajdzie. Moi drodzy, to jest rozumna służba, czyli w sposób świadomy, dzień po dniu, każdego dnia ja wiem, kim On jest, kim ja jestem. Ja Jemu oddaję się na służbę. Chcę być dla Niego, żyć dla Niego. Chcę służyć ludziom tym, czym mogę służyć. Chcę służyć tak, aby Pan był uwielbiony, Jego Kościołowi, mojej rodzinie, mojemu domowi, mojemu miastu, ludziom wokół mnie. Bo Bóg ma to, co nic, co jest niewiele. I też wierzę, że pamiętacie, kiedy zbór powstawał, jedna z sióstr z Bielska, chyba siostra Kufel, mówiła: pastorze, mam słowo dla tego powstającego zboru w Czechowicach. I wtedy przeczytała to słowo chyba do zboru, nie wiem, czy to jest Filadelfia, chociaż masz niewielką moc. Zostawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie zamknie. To słowo dwukrotnie, później ktoś jeszcze mi potwierdził to słowo przynoszą. Jezus mówi: pastorze, odbieram to słowo dla tego zboru. Chociaż masz niewielką moc, mówimy, chociaż jest nas niewielu, masz niewiele siły, ale w Jego rękach On jest naszą siłą i naszą mocą. On to niewiele z tego może uczynić coś wielkiego i wspaniałego i czyni. Amen? On coś z tego bierze. Bierze w tym znaczeniu nas indywidualnie i bierze nas jako swój zbór, jako swój Kościół. Pan wodzi oczyma po całej ziemi, aby dokazywać swojej mocy przy tych, którzy stoją przy Nim sercem szczerym, sercem doskonałym. Czy chcesz dzisiaj, czy chcemy dzisiaj powiedzieć: Panie, odśwież moje życie. Panie, chcę samego siebie świadomie, dobrowolnie dziś, jutro składać na ofiarę. Chcę, Panie, żebyś Ty dokonywał tej wspaniałej, cudownej przemiany w moim życiu. Chcę oglądać, chociaż wydaję się w swoich oczach nikim, to wiem, jak cenny jestem w Twoich oczach, jak wielkie rzeczy dokonałeś w moim życiu i to, kim jestem. Chcę, żebyś Ty wziął swoje ręce i pomnożył i pobłogosławił dla swojej chwały. I Bóg może to uczynić. Bóg może użyć naszych młodych ludzi. Bóg może użyć nas wszystkich, jak tutaj jesteśmy, bo takie jest Jego pragnienie. Ale On nie będzie wydzierał nas, że tak powiem, z naszego krzesła. Ale On pyta, czy pozwolisz mi na to. Pyta nie tylko dzisiaj, ale będzie pytał jutro i pojutrze i każdego dnia. Czy pozwolisz, czy chcesz płonąć na tym ołtarzu jako miła woń, ofiara dla mnie. Zwróćcie uwagę, to jest ofiara. Czyli to kosztuje. To kosztuje. Trud, zmaganie, wysiłek, poświęcenie, gorliwość. Ale warto. Bo kto straci dla Niego swoje życie? Kto straci dla Niego swoje życie, ten je znajdzie. Pozwól Bogu, aby wziął to, co jest małe i słabe. Nie wiem, jak się czujesz, ale ja wielokrotnie czuję się tak słaby. Mogę tylko dziękować Bogu, że On jest Bogiem, który bierze mnie często w mojej słabości i coś czyni. I coś czyni. Możemy do Niego dzisiaj przyjść, powiedzieć: Panie, nie wydaję się za kogoś wielkiego, ale chcę, żebyś wziął mnie w swoje cudowne ręce, złamał, i abym mógł być pokarmem. Moje życie mogło przynosić błogosławieństwo dla innych. Jeśli nie oddałeś swojego życia Bogu, to jest dobry czas, aby to zrobić. Aby powiedzieć: Jezu, ja moje życie chcę dzisiaj oddać Tobie, chcę iść za Tobą i naśladować Ciebie. A jeśli to zrobiliśmy, to jest dobry czas, aby doświadczyć odświeżenia, takiego odnowienia na wewnętrznym człowieku, mówiąc: Panie, wybacz, pomóż mi, gdyż chcę Cię doświadczać jako Boga pełnego mocy i łaski. Powstańmy, moi drodzy. Wierzę, że Pan
Chcę, żeby cały zbór, każdy z nas stał się namaszczonym przez Niego sługą i służebnicą. Oczywiście każdy z nas ma inne miejsce, inne zadania, ale wierzę, że to namaszczenie może sprawiać, kiedy właśnie tak jesteśmy oddani w Jego ręce, gotowi do ofiary, do poświęcenia. On będzie nas namaszczał, aby wykonać to, co zamierzył przez każdego z nas. Czy pragniesz tego? Czy chcemy tego? Chcemy przez chwilę modlić się do Niego.